Wykaż, że suma kwadratów dwóch kolejnych liczb całkowitych nieparzystych jest liczbą parzystą. Liczby nieparzyste oznaczamy najczęściej w stylu np. 2p plus 1, 2c plus 1, 2k plus 1. O co tutaj chodzi? Przyjmujemy wtedy, że to p, czy tam c, czy tam k należy do liczb całkowitych. Teraz zobacz, 2 razy coś całkowitego jest parzyste, no bo 2 razy dowolna liczba całkowita, zawsze wynik będzie parzysty, plus 1, liczba parzysta plus 1 daje nieparzystą. Czyli w taki sposób symbolicznie oznaczamy sobie liczby nieparzyste. Tutaj możesz wstawić dowolną inną literę, 2t plus 1, 2w plus 1, co sobie wymyślisz, byle tutaj założyć, że ta litera, którą wymyślisz, należy do liczb całkowitych. No i wówczas, weźmy sobie, załóżmy to 2k plus 1. Mamy sumę kwadratów dwóch kolejnych liczb całkowitych nieparzystych. To bierzemy pierwszą z tych liczb, czyli 2k plus 1 do kwadratu, bo sumujemy kwadraty, dodać kolejną liczbę nieparzystą. Liczby nieparzyste występują co 2, czyli 1, 3, 5, 7, 9 i tak dalej. Czyli kolejna liczba nieparzysta to będzie 2k plus 3 do kwadratu. No i stosujesz tutaj wzór skróconego mnożenia, stosujesz tutaj a plus b do kwadratu, co daje nam a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Stosując tutaj do tych zapisów będziemy mieli, to jest twoje a, to jest twoje b, to jest twoje a, to jest twoje b. Stosujemy wzorek skróconego mnożenia i otrzymujemy 2k w nawiasie do kwadratu, plus 2ab, czyli 2 razy 2k razy 1, plus 1 do kwadratu, zamykamy, dodać 2k do kwadratu, plus 2ab, czyli 2 razy 2k razy 3, plus 3 do kwadratu, zamykamy i mamy tak, 2k do kwadratu to jest 4k kwadrat, plus 2 razy 2 to 4k, plus 1, dodać, tutaj tak samo 4k kwadrat plus 2 razy 2 to 4 razy 3 to jest 12k plus 3 do kwadratu to jest 9. I zobaczmy, co z tego wychodzi. 4k kwadrat plus 4k kwadrat to jest 8k kwadrat. 4k plus 12k to jest 16k. 1 plus 9 to jest 10. Zobacz, że z tego wyrażenia możesz wyciągnąć przed nawias 2, wyłączyć dwójkę. Wówczas 8 podzielić na 2 to będzie 4k kwadrat, 16 podzielić na 2 to jest 8k, 10 podzielić na 2 mamy 5. I teraz zobacz, jeżeli k jest liczbą całkowitą, to wyrażenie wewnątrz nawiasu też jest liczbą całkowitą. To też jest liczba całkowita, no bo 4 razy coś całkowitego do kwadratu jest całkowite, 8 razy coś całkowitego jest całkowite, no i piątka jest liczbą całkowitą, zatem sumujemy trzy liczby całkowite, które są całkowite. Raczej to nie podlega wątpliwości, że wyrażenie w nawiasie jest całkowite. No i teraz 2 razy coś całkowitego daje nam liczbę parzystą. Wyrażenie parzysta, bo liczba parzysta. O, to będzie lepsze określenie. I mamy koniec dowodu.